tym wydarzeniu, na które czekaliśmy cały rok. Rok temu się też spotkaliśmy praktycznie w tym samym gronie co teraz. I świetnie się bawiliśmy. To było świetne wydarzenie. Tak jak napisałam później na naszym fanpage'u, właśnie za to kocham tą pracę, że spotykam takich ludzi w niej. I to jest bardzo, bardzo... No tamty wieczór był bardzo wzruszający i liczę na taką samą energię dzisiaj. Rozpoczynamy to wydarzenie, które nazywa się Wieczór Dzikich Dzikiej Przyrody i Dobrych Ludzi. Dzikiej Przyrody, bo w niedzielę był Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. No a w pobliżu tego wydarzenia właśnie my organizujemy to wydarzenie, a Dobrych Ludzi, ponieważ spotykamy dzisiaj się z dobrymi ludźmi, to ja ich tak nazwałam, nie oni sami siebie tak nazwali, więc jakby to jest mój pomysł, znaczy nasz pomysł. Co jeszcze chciałam powiedzieć? No i zaczynamy. Na początek wystąpi Marta Węgrzyn, która założyła i prowadzi Opolskie Centrum Rehabilitacji i Leczenia Dzikich Zwierząt, AWI. Marta jest techniczką weterynarii. Leczy dzikie zwierzęta, odzyskuje, to znaczy ratuje je, po czym przywraca naturze, dokładnie. I teraz ona wystąpi, później będzie po niej Damian, później Daniel, a potem przyjdą do nas trzy stworzenia skrzydlate, które już czekają na was, także to będzie na samym końcu. A z tymi dobrymi ludźmi już sobie teraz przypomniałam. Dobrzy ludzie są tutaj, ale mam nadzieję, że wy też okażecie dobroć. Tam obok z tyłu mamy kiermasz, w którym są różne gadżety, artykuły, fanty. Część z nich jest wyceniona, część nie, także liczymy na państwa hojność. No i zapraszamy Martę.